Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj zachęcam Was do wykonania gwiazdki, którą będziecie mogli zawiesić na swoich pięknych choineczkach. A jak to zrobić, to Wam teraz pokażę. Potrzebne nam będą dwie kartki formatu A4. Teraz musimy przygotować kwadraty i odbierzemy 20 cm. Przykładamy linijkę i odosypujemy kreseczkę. Teraz bierzemy nożyczki i wycinamy kwadrat. I nie wiem, czy Wam mówiłam, ale na wykonanie takiej gwiazdki potrzebne nam będą dwa kwadraty. Teraz robimy paseczki wielkości 2 cm. Ja odznaczam. No i będę składała to w kształcie harmonijki. Słuchajcie, żeby to wyszło dokładnie, to możemy odrysowywać kreseczki co 2 cm. Ja tego robić nie będę. Zobaczcie, składamy taką harmonijkę. No i proszę bardzo, jedna harmonijka jest już zrobiona. Bierzemy kolejny kwadracik. Też odrysowujemy sobie, robimy sobie taki punkcik, też oczywiście o szerokości 2 cm. I wykonujemy tą samą czynność, którą robiłyśmy z pierwszą kartką. Przekładamy. Ja myślę, że w Waszych domach już zapewne pachną pierniczki. Mamusia zapewne piecze. A Wy albo możecie pomóc, albo zażyć w Waszych pokojach i przygotowywać właśnie takie gwiazdki świąteczne. Teraz spójrzcie. Składamy kartkę na pół. I pod ukosem ścinamy rogi. Już jedną mamy zrobioną. Bierzemy kolejną kartkę. To robimy z nią to samo. Odcinamy. Widzicie, tak pod ukosem. Świetnie. Już mamy zrobione. Teraz będzie nam potrzebny klej. Zwróćcie uwagę, że już zaczyna nam się tworzyć gwiazdeczka. Sklejamy brzegi. Bierzemy drugą harmonijkę, też brzegi sklejamy i zobaczcie, mamy sklejone. I teraz łączymy je ze sobą. Oczywiście nie tą stroną. O tak. Teraz rozkładamy naszą harmonijkę i łączymy brzegi kartki. Troszeczkę nie chcę. Dodamy więcej kleju, żeby nam się skleiły brzegi. Proszę bardzo.
mamy już wykonaną gwiazdkę. Teraz, żebyśmy mogli ją zawiesić na choince, zrobimy ciurkaczem otwór. Troszeczkę myślę, że nam się winno udać. Oj, się nie udało, ale to nic. Zrobimy tak, zetkniemy tu i próbujemy jeszcze raz. No cóż, świat należy do wytrwałych, tak? Proszę bardzo, mamy zrobiony otwór. Teraz przez ten otwór możemy przepleść książeczkę. Ja proponuję Rafię, tylko że ja ją lubię i z Rafią można robić wiele ciekawych rzeczy. Odetniemy. Zrobimy tutaj supełek, żeby gwiazdka mogła nam się trzymać. Proszę bardzo, mamy gwiazdeczkę wykonaną, ale jeżeli chcemy, żeby nasza gwiazdka była bardziej kolorowa, możemy użyć do tego brokatu. Tak jak mamy użyty brokat na tej gwiazdce. I to już wszystko zależy do naszej inwencji twórczej, do naszej wyobraźni. Możemy w różnych miejscach umieścić albo kropki, albo paseczki. To jak będziecie uważać. Ja stam to w kilku miejscach i mamy gotową gwiazdeczkę. Moi drodzy, mam nadzieję, że wykonacie taką gwiazdeczkę, a może jeszcze lepszą, niż ja zrobiłam. Wasze gwiazdki zawisną na choineczkach i życzę wam zdrowych, wesołych, spokojnych świąt. Wszystkiego dobrego. Do widzenia.